środa popielcowa. Wielki post, czas zacząć. Ja nie lubię tej, tylko tej lubię. Tam jeszcze masz gabus. Tam z naklejkami, to tam są z naklejkami, zobacz, a tutaj jest też taka fajna, są historie biblijne, a w środku są konkretne z życia fragmenty, które pomagają nam zrealizować to, co się pomyśli. Aurelka ma o spowiedzi z aniołkiem. Co wcześniej chciała? Jeszcze masz detektyw z czasów Pana Jezusa, nie? Żeby się dowiedzieć pewnych ciekawostek życia Pana Jezusa, takich jak się w tamtych czasach żyły. Dobrze, no i mamy filmiki na Wielkanoc, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Zmartwychwstanie. Domek na skalę Wielkanoc. Taki plakat jest ładny. Będzie taki duży plakat w kuchni, jak na Boże Narodzenie robiliśmy, tylko są inne, ja pustynia. Inne fragmenty. Tak, mamy pustynię, mamy 40, to jest więcej niż 40 dni, bo jeszcze oktawa, czyli aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Mama! Mamy codziennie jeden fragment. Mama! Codziennie będziemy do tego fragmentu, poczekaj Gabrysiu, będziemy wycinać tutaj, Aurelka już super wycinasz, będziemy wycinać po jednym obrazku i naklejać przy numerku, tak? Chorobę mężczyznę. Mamy jeszcze grę. Zobacz, ta gra myślę, że u tej też się podoba. To jest coś a la taka loteryjka. Na różnych poziomach można w to grać. Zobacz, ale obrazki się przynosi. Elita, dziewczynka. Kalinku, my lubię kalinku. A z tyłu jest krótki opis. Jezus mówi do córki Jaira, dziewczynko, wstań. I tu trzeba znaleźć na tych dużych planszach. Właśnie, o, akurat macie kalitę. Trzeba znaleźć te obrazki, tak? Odpowiednie. Albo fragment z Pisma Świętego. Mama może czytać, tak jak Aurelce. I Aurelka musi wskazać je, o jaki to obrazek chodzi. Tutaj mamy, tak? Pita. Podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.